Witam Państwa na debacie zorganizowanej przez Fundację Dunaj Instytut Dialogu we współpracy ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Debacie zatytułowanej Nigdy Więcej, czego nas uczy historia Holokaustu. Mamy dziś zaszczyt gościć pana redaktora Konstantego Geberta. I pozwolę sobie kilka słów jako wprowadzenie na sam początek przed naszym znakomitym gościem. Nigdy więcej to hasło, które widnieje między innymi na terenie dawnego obozu zagłady w Treblince, obozu koncentracyjnego Dachau, jest wyryte na kamieniach upamiętniających to, co tam się wydarzyło. Ale nigdy więcej to coś, co też się nie udało, by przywołać tylko Kambodżę, Ruandę, Srebrenicę. Można by tutaj wymieniać jeszcze wiele innych miejsc i innych wydarzeń, które były ludobójstwem, do którego doszło po II wojnie światowej. I nie mówimy tylko o przeszłości. Należy w takim dniu jak dzisiaj, w dniu rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz, wspomnieć też o ludobójstwie, które cały czas trwa. Myślę o ludobójstwie dokonywanym na mniejszości muzułmańskiej Rohingya na terenie byłej Birmy przez buddyjską większość tego kraju. Według ONZ-u to jest najbardziej prześladowana mniejszość obecnie na świecie, chociaż do tych zdarzeń dochodzi od wielu lat. Masowe zabójstwa, gwałty zbiorowe i odmawianie ludziom, którzy mieszkają od pokoleń w Mianmie, obywatelstwa i człowieczeństwa. Uznawani są za bezpaństwowców, za uciekinierów z Bangladeszu. Trwa obecnie proces w tej sprawie, ale trwa cały czas ludobójstwo, więc nie mówimy tylko o tym, co było kiedyś. To, co wspólne dla wielu różnych ludobójstw, to niewątpliwie nienawistna propaganda, dziś łatwiejsza do organizowania niż kiedykolwiek wcześniej, ze względu na narzędzie, jakim stał się internet. Tak było też w przypadku mniejszości Rohingya, gdzie była zorganizowana kampania nienawiści właśnie w mediach społecznościowych przeciwko nim. I to, co się stało w ostatnich latach, było w dużej mierze możliwe dzięki odczłowieczeniu ich za pomocą internetu właśnie i mediów społecznościowych. Żaden kraj nie jest wolny od mowy nienawiści. Stykamy się z tym na co dzień, także odwiedzając media społecznościowe w Polsce. Stowarzyszenie Nigdy Więcej od wielu lat monitoruje przestępstwa z nienawiści, ale także przykłady mowy nienawiści wymierzanej właśnie w sposób zorganizowany, ostatnio także państwowy, a to w uchodźców, a to w Żydów, a to wreszcie w mniejszości seksualne. Obserwowaliśmy w różnych krajach i to są mechanizmy, które się powtarzają, jak język prowadzi do zbrodni. Dzisiaj wysłuchamy wykładu naszego znakomitego gościa, redaktora Konstantego Geberta, wybitnego tłumacza, dziennikarza, nauczyciela akademickiego, który był też działaczem opozycji demokratycznej. Publikował między innymi w magazynie Nigdy Więcej, był założycielem, współzałożycielem Żydowskiego Uniwersytetu Latającego. Od lat jest zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski. Panie redaktorze, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, znalazłam pana słowa, które z chęcią przeczytam, bo myślę, że one bardzo pasują do dzisiejszego spotkania. W 2015 roku w jednym z wywiadów prasowych powiedział pan tak: czasem mówimy, że historia jest nauczycielką życia. Tyle razy powtarzamy przy tym mantrę nigdy więcej. David Reef napisał kiedyś, że po Srebrenicy i Sarajewie dokładnie już wiemy, co znaczy owo nigdy więcej. A znaczy tyle, co nigdy więcej Niemcy nie będą mordowali Żydów podczas II wojny światowej. Tylko tyle. To nigdy więcej może uspokaja nasze sumienia, ale nie zmienia rzeczywistości. Panie redaktorze, chciałabym zapytać, czy to, co wydarzyło się 76 lat temu, może jeszcze do nas przemówić? Bardzo dziękuję za to wprowadzenie i bardzo dziękuję Instytutowi Dunaj za zorganizowanie tego spotkania. A wracając do Pani pytania, nie umiem na nie odpowiedzieć. Czy przyjmuję do wiadomości, że
Dla wielu z nas to, co się wydarzyło 76 lat temu, to jest historia starożytna, która może być ciekawa, ale jest bez znaczenia. Przyjmuję do wiadomości, bo wiem, że tak jest. Natomiast do mnie ta historia mówi stale, no bo ona się nie skończyła, tak? Ona się nie skończyła ani w tym sensie, o którym mówił David Reef, że po tym, jak żeśmy sobie powiedzieli nigdy więcej, pozwoliliśmy, żeby znowu i wciąż. Ta lista jest jeszcze dłuższa, należałoby do niej dopisać jazydów mordowanych przez ISIS, darfurczyków mordowanych przez sudańskich Arabów, być może Ujgurów mordowanych, wynaradawianych, prześladowanych w Chinach. I jeżeli ludobójstwo tak bardzo się powtarza, to myślę, że to jest najważniejszą lekcją, jaką winniśmy wyciągnąć z zagłady. Że skoro zagłada była możliwa, to pozostaje możliwa. Ja się od lat zajmuję równawczymi ludobójstwami i stwierdzam, że zorganizowanie ludobójstwa jest czymś łatwym. I jeżeli organizatorzy nie będą mieli tego pecha, że przy okazji przegrają jakąś dużą wojnę, to z reguły bezkarny. Dlatego, przyglądając się ludobójstwom, musimy próbować zrozumieć, co je umożliwia i szukać sposobów, żeby, jak to Wiktor Woroszylski napisał kiedyś we wspaniałym wierszu, żeby utrudnić robotę ludożercom. To nie jest ani łatwe, ani obiecujące. Ale bez tego, rzecz jasna, nie mamy przyszłości. Nie mamy przyszłości jako gatunek. I tu od razu pojawia się pytanie, czy z zagłady Żydów Europy można wyciągnąć jakieś wnioski, które są ważne dla losu Rohingya dzisiaj. Czy zagłada nie była czymś tak wyjątkowym w historii ludzkości, tak jednorazowym i specyficznym, że nie da się z tego wyciągać wniosków na przyszłość innych niż to, że nie jesteśmy najbardziej udanym tworem Pana Boga? To jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie i w polskiej myśli postawił je Henryk Grünberg, który w latach 80. podjął zasadniczą polemikę z Zofią Naukowską, autorką medalionów. Mam nadzieję, że chociaż wypadły z lektur szkolnych, to nadal Państwo wiecie, o czym mowa. Zbiór czterech krótkich nowel, pierwsza reakcja polskiej literatury po wojnie na zagładę Żydów z mottem "Ludzie ludziom zgotowali ten los". Na to motto Grünberg odpowiedział w znakomitym eseju, pisząc: nie, ludzie Żydom zgotowali ten los. Żydowskość ofiar zagłady nie była przypadkiem, nie była czymś incydentalnym. Była centralna dla zagłady. I Grünberg miał rację. Tyle tylko, że choć Naukowska napisała to, co napisała, to nie napisała tego, co Grünberg odczytał. Naukowska po pierwsze chciała przypomnieć swoim czytelnikom, że Żydzi to ludzie. W Polsce roku 1946 nie była to oczywistością. To jest rok pogromu kieleckiego. Ale także chciała przypomnieć, że nie da się zagłady rozumieć tylko jako jednostkową aberrację historyczną. Zagłada to jest coś, do czego my, ludzie, jesteśmy zdolni.
Tyle tylko, że nie można zrozumieć tezy naukowskiej, nie uznając najpierw tezy Grynberga. Wszystkie ludobójstwa mają pewne wspólne cechy. Każde jest bardzo inne i jego ofiary są bardzo inne i osobne. Jeżeli nie będziemy umieli tego widzieć równocześnie, nie negując specyficzności i odrębności każdej z grup ofiar, a zarazem widząc uniwersalność procesu, który prowadzi ludobójstwa, nie rozumiem ludobójstwa. A jednym z takich fundamentalnych elementów niezrozumienia ludobójstwa jest przeświadczenie, że ludobójstwo to barbarzyństwo, dzicz, nawrót do średniowiecza, szaleństwo, obłęd. Jak poczytacie Państwo średniowieczne kroniki, często znajdujecie Państwo tam opis sytuacji tego, co się dzieje potem, gdy wojsko wkracza do obleganego i pokonanego miasta. Następuje rzeź. Masowe mordy, tortury, gwałty. Taka rzeź trwa 3 dni, 5 dni i w końcu się kończy. No bo owszem, mordować, torturować, gwałcić jest bardzo przyjemnie, ale w końcu się każda przyjemność znudzi. Jeżeli ktoś to przeżyje, a to niech se żyje, co mnie to obchodzi. Ludobójstwo jest całkowitym zaprzeczeniem tej zasady. Ludobójcy nie zadowalają swoich instynktów. Nie czerpią przyjemności z ludobójstwa. Ludobójcy to ludzie moralni, którzy wykonują ciężką, trudną robotę dla dobra swojej grupy czy całej ludzkości. Pamiętacie Państwo zapewne słynną mowę Himmlera w Poznaniu do kadry dowódczej SS? Heinrich Himmler mówił, że wszyscy wiemy, jak to jest, kiedy się widzi 10 tysięcy trupów, i że tak, że jesteśmy wszyscy wspólnie autorami najwspanialszej karty historii Niemiec, która nigdy nie zostanie zapisana, a zwłaszcza chlubimy się tym, że nie wzięliśmy od nich ani pfeniga, od nich, czyli od ofiar. Czyli to, co Himmler miał na myśli oczywiście, to jest to, że mordercy Żydów nie ograbiali ich indywidualnie. Grabiło ich państwo niemieckie z utylizacją ciał włącznie. Ale to, że nie wzięliśmy ani pfeniga, metaforycznie miało znaczyć, że nie robiliśmy tego dla osobistego zysku czy osobistej przyjemności. Robiliśmy to dla sprawy. I to odróżnia ludobójstwo od innych rzezi, jakich pełno jest w historii ludzkości. Ludobójcy, powtórzmy to jeszcze raz, to ludzie moralni, którzy kierują się ideami i którzy nie czerpią przyjemności z tego, co robią. W więzieniu w Kigali rozmawiałem z jednym z ludobójców czekających wówczas na proces, który mi mówił, że tłumaczył mi, że zabijanie człowieka to jest ciężka fizyczna praca, strasznie nieprzyjemna. No, człowiek to jest duże zwierzę. Ile się trzeba narąbać tą maczetą, żeby wreszcie zarąbać? I żeby nie wiem jak się starać, to i tak człowiek wraca do domu spryskany krwią. No, to wszystko razem jest to nieprzyjemne. No. Ale ja jestem poważny człowiek, on mówi. Przecież ja nie zostawię brudnej roboty innym, nie będę sobie stał z boku i tylko korzystał. To był człowiek ideowy. Odpowiedzialny, poważny. Tych zwłaszcza trzeba się bać. W Berlinie opowiadała mi pani Inge Reichskron, już nieżyjąca, jedna z Żydówek, którym udało się przeżyć w swoim mieście Berlinie dzięki pomocy Niemców. Takie historie też się zdarzały.
opowiadała mi o swoim wujku chyba. Ja niestety dokładnych notatek nie robiłem, tylko zapisałem jej o treści opowieści, więc nie wiem, o kogo chodziło, kogoś z rodziny. To są lata 30. już po objęciu władzy przez Hitlera, który był albo urzędnikiem, albo nauczycielem, tego też niestety nie pamiętam, i był, jak to często bywa, człowiekiem nawyków i przyzwyczajeń i miał zwyczaj po obiedzie iść do miejskiego parku, siadać na swojej ulubionej ławeczce i tam karmić ptaszki okruchami chleba. Któregoś dnia podzielono ławki, namalowano na niektórych Nur für Jude, tylko dla Żydów, pomalowano je na żółto. Inne pozostały takie, jakie były. Jego ławka nie była ławką dla Żydów. Ale usiadł na niej, bo to była ta ławka, na której siadał od 20 lat codziennie, żeby karmić ptaki. Starsza pani go rozpoznała i bardzo życzliwie mu mówi: pan się pomylił, to nie jest wasza ławka. Ławki dla was są tam. Tak jakby mu zwróciła uwagę, gdyby rzucił brudny papier na ziemię, że pan się pomylił, pan coś zgubił, to trzeba odłożyć do kosza. Ta starsza pani, gdyby jej ktoś powiedział, że właśnie uruchomiła pociągi do Treblinki, po pierwsze by się bardzo zdziwiła, bo co to takiego Treblinka. Po drugie, to są lata 30. i nikomu być może nawet z jej architektami zagłada jeszcze nie przychodziła do głowy. A po trzecie, pewnie by się strasznie obruszyła, jak można ją o coś takiego posądzać. Też ona tylko zwróciła uwagę, że ktoś naruszył przepisy. Ale jeżeli przepisy dyskryminują, nie tylko, że nie należy ich przestrzegać, ma się obowiązek im przeciwstawić. Jeżeli tego nie robimy, pozwalamy, by ruszyły pociągi do Treblinki. I historia ludobójstw obfituje w takie przykłady. Jest taka książka generała Roméo Dallaire, który był dowódcą błękitnych hełmów oddziałów ONZ w Ruandzie, którym nie pozwolono interweniować, by powstrzymać ludobójstwo. Dallaire opublikował książkę, że wyszła też i po polsku, Ścisnąłem rękę diabła, która jest bardzo wiernym, rzetelnym zapisem jego doświadczeń podczas ruandyjskiego ludobójstwa. I pisze on tam w którymś momencie, że w lutym 1994 roku dostaliśmy wiadomość, że ruandyjskie Ministerstwo Oświaty rozesłało okólnik do nauczycieli, domagający się, by nauczyciele sporządzili listę uczniów Tutsi, Hutu i Tła w swoich klasach i odesłali do ministerstwa. Trochę nas to zdziwiło, pisze Dallaire, ale tyle innych rzeczy się działo, nie zwróciliśmy uwagi. To był luty 1994, ludobójstwo zaczęło się w kwietniu. Próbuję sobie wyobrazić, jakbym ja się zachował, gdybym był ruandyjskim nauczycielem. No kretyński okólnik przysłali z ministerstwa. No kretyński, no co to? Mało głupich okólników ministerstwo rozsyła. Jeden więcej, jeden mniej. A poza tym to może mają jakiś sensowny powód, może chcą porównać, czy wyniki nauczania w tych trzech grupach są takie same, czy nie trzeba tutaj czegoś zmienić. A to co, nie moja sprawa, niech tam oni w ministerstwie się martwią. I nauczyciele sporządzali te spisy i wysyłali do centrali. Rzecz w tym, że znakomita większość Rwandyjczyków nie wygląda jak Tutsi, Hutu albo Tła, tylko wyglądają jak Rwandyjczycy. W znakomitej większości wypadków po wyglądzie nie sposób określić, do której grupy jakiś Rwandyjczyk należy. Dlatego tak ważne były dowody osobiste, w których jeszcze w czasach kolonialnych wprowadzono rubrykę przynależność etniczna i każdy miał przypisane Tutsi, Hutu albo Tła. I na posterunkach sprawdzano, co jest wpisane w dowodzie osobistym,
ci, którzy mieli wpisane Tutsi, zostawali już na tych posterunkach, czy w rowie przy posterunku. A jeżeli ktoś mówił, że zgubił dowód osobisty, to było równoznaczne z przyznaniem się, że jest Tutsi i spotykało go ten sam los. Ale dowody osobiste dostawało się dopiero, kiedy się miało 18 lat. Dzieci nie miały dowodów osobistych. Te listy, które nauczyciele sporządzali, to były listy do mordowania. To były wykazy, kogo należy mordować. I dlatego jedyną naszą nadzieją jest to, że jak nauczyciele dostaną taki okulnik z ministerstwa, to powiedzą nie. Niczego takiego nie będę wypełniał, dopóki mi ministerstwo nie wytłumaczy, do czego to jest potrzebne i dopóki nie będę miał absolutnej pewności, że to jest bezpieczne i to można zrobić. Słowem, cała nasza nadzieja w pieniaczach. Bo wszyscy znamy takich ludzi, którzy, kiedy dostają okulnik z ministerstwa, to mówią, nie, ja się nie zgadzam, tutaj proszę mnie przekonać, proszę mi wytłumaczyć. Z nimi się nie da pracować. Naprawdę nie da pracować. To są straszni ludzie. I wszyscy z nas mają takie doświadczenia z takimi strasznymi ludźmi. No. I ci straszni ludzie ratują, kiedy dochodzi do kryzysu, innych ludzi i szansę ludzkości. Miałem zaszczyt wiele czasu rozmawiać z polskimi sprawiedliwymi, z nieżydowskimi Polakami, którzy ratowali Żydów. I bardzo często słyszałem od nich, kiedy już żeśmy się trochę bliżej poznali i zdobywałem ich zaufanie, słyszałem od nich coś takiego. Panie, a ja panu szczerze powiem, no ja tych Żydów nawet nie szczególnie lubię, ani lubię, ani nie lubię, no co mnie obchodzi, ktoś Żyd czy nie Żyd. A w ogóle to straszne było zawracanie głowy z tym przechowywanym, no bo to, panie, to trzeba było się maskować przed rodziną, przed otoczeniem, chować go w pokoju, dodatkowe jedzenie, to panie, ja już nie mówię Niemcy, ale to po prostu było takie zawracanie głowy, że ja często myślałem, a cholera, dlaczego ja mam to robić, no? I panie, nie potrafiłem inaczej. To była ta jedna cecha, którą oni mieli wspólną. Nie mieli wspólnych poglądów politycznych. Poglądy polityczne równo od ściany do ściany. Od polskich nacjonalistów po komunistów. Niektórzy byli głęboko wierzącymi katolikami, niektórzy byli bojowymi ateistami. Byli wśród nich profesorowie uniwersytetu i złodzieje. Naprawdę nie było żadnej cechy wspólnej, innej niż ta, że się czuli odpowiedzialni. Że nie potrafili sobie powiedzieć, to nie moja sprawa, no. Niech się kto inny martwi. Chcieliby, ale nie potrafili. Nie umieli. Nie mogli. I tylko od istnienia takich ludzi zależy to, czy uda nam się popsuć robotę ludożercom. Czy następne ludobójstwo będzie odrobinkę trudniejsze. Skąd brać takich ludzi? No to są nasze dzieci. Musimy wychowywać dzieci w nieposłuszeństwie. I tutaj aż mnie dech zapiera, kiedy to mówię, bo ja próbowałem tak wychować swoje dzieci, mi się niestety udało. One są nieposłuszne w pierwszym rzędzie wobec mnie. Po prostu czysty, żywy koszmar. Czwórka bezczelnych bachorów, nieuznających autorytetu ojca, matki, czepiających się, mówiących, a udowodnij mi, a pokaż, a nie, a ja się nie zgadzam.
proszę mi wierzyć, życie w rodzinie z takimi pieniaczami jest równie nieznośne, jak współpracowanie z nimi w jakimś zespole. Jest nie do życia, no, nie do życia. I tylko oni ratują świat. To jest naprawdę aż tak proste. Tu nie mówimy o wielkich liczebnie grupach. Do tego, żeby przeprowadzić ludobójstwo, wystarczy parę tysięcy zdyscyplinowanych, zdeterminowanych idealistów, kontrola nad mediami i nad wychowaniem i monopol na środki represji. Ale musi istnieć przeciwwaga. Muszą istnieć ci, którzy mówią nie. Nie, bo nie, bo ja się nie zgadzam. Nie, nie, nie spełnię tego okulnika, nie wyślę tej listy. Część z Państwa być może pamięta zdjęcie z placu Tiananmen z 1989 roku. Człowiek, który stoi przed czołgiem. Na placu Tiananmen w 1989 doszło do wielkich demonstracji, plac Tiananmen w Pekinie, tak? Doszło do wielkich demonstracji studenckich na rzecz demokracji. Zostały krwawo stłumione przez wojsko. Jest takie zdjęcie z tego dnia, jak którąś z ulic pekińskich, a to są takie ulice, na których na każdej by się kilka autostrad zmieściło. I z taką ulicą jadą czołgi, ale właśnie nie jadą. Bo przed pierwszym czołgiem stoi jakiś facet i gapi się na ten czołg. Nie wiadomo do końca, kim on był. Są dostępne w internecie krótkie kawałeczki wideo, na których odciąga ich policja. Jego policja, jest też możliwość, że po prostu był znajomy dowódcy czołgu, który się zatrzymał, żeby powiedzieć cześć stary. Ale skoro nie wiemy, to ja próbuję sobie wyobrazić, kim był ten facet. I myślę sobie o nim tak, że wracał po pracy do domu, zrobił zakupy, stąd te dwie siatki, które trzyma w ręku, no i przechodził przez ulicę. A tu ulicą walą czołgi. Po mojej ulicy czołgi? Bez mojej wiedzy i zgody? A niedoczekanie! Wytłumaczyć mi się! Powtarzam, w ogóle nie wiem, czy tak było. Ale tak chciałbym o nim myśleć. I ten czołg się zatrzymał, no i wyobrażam sobie, że chociaż przez chwilę dowódca czołgu poczuł się w obowiązku, no coś powiedzieć, to, że taki mam rozkaz, albo że jedziemy na manewry, albo coś. To jest pierwszy krok. Trzeba zmusić władzę, żeby się zaczynała tłumaczyć. Trzeba podważyć to przeświadczenie, że skoro władza może, to robi. A ja jestem od wypełniania tych list, które dzieci są Tutsi, które Hutu, które Tła. Od oceny tych list to jest kto inny. Nie moja sprawa. Wszystkie ludobójstwa, a ludobójstwo jest wynalazkiem nowożytnym, współczesnym, dwudziestowiecznym. Wszystkie ludobójstwa to właśnie miały wspólnego. I dlatego też błędem jest myślenie, że ludobójstwo to jest jakiś nawrót do barbarzyństwa, do średniowiecza, do dziczy. Nie. Do ludobójstwa potrzebne jest nowoczesne społeczeństwo z ściśle wyznaczonym podziałem ról. Ktoś inny jest od spisywania list Tutsi, Hutu i Tła, a ktoś inny jest od decydowania, co z tymi listami robimy. Ktoś jest wyznaczony, żeby malować na niektórych ławkach Nur für Juden, ale wszyscy, jako że chcemy podtrzymywać porządek prawny, mamy obowiązek zwrócić uwagę, że jeżeli jakiś Jude usiądzie na innej ławce, zwrócić mu uwagę, żeby się przesiadł, tak?
To bardzo przekonująco wszystko opisał Zygmunt Bauman w swojej książce Nowoczesność i Zagłada, którą bardzo Państwu polecam, jeżeli żeście jej nie czytali. I Bauman stawiał w niej, to jest książka sprzed kilkudziesięciu już lat, stawiał w niej radykalną tezę. On mówił, że zagłada, może nie było tylko zagładą, nie innymi ludobójstwami, że zagłada to jest takie bękarcie dziecko oświecenia. Bo dopiero oświeceniowe społeczeństwo jest zdolne się tak zorganizować, z tak ścisłym podziałem ról, ale dopiero w oświeceniu pojawiła się ta idea, że władza ma obowiązek poprawiania losu swoich poddanych czy obywateli. Do oświecenia panowało dość powszechne przekonanie, że władza to są ci bandyci, którzy nas chronią przed innymi bandytami. No. My im się okupiamy, żeby nas nie zabijali, tylko zabijali bandytów, czyli inaczej nas zabiją i tyle. Idea, że władza ma poprawiać los społeczeństwa, jest ideą oświeceniową i wspaniałą. Dzięki tej idei mamy świat, w którym jest mniej lub bardziej powszechna służba zdrowia, mniej lub bardziej powszechna oświata i przekonanie, że zadaniem władzy jest poprawa losu społeczeństwa. No dobrze. A jeżeli ktoś stoi na drodze tej poprawy, no to takiego kogoś, prawda, trzeba wychować, resocjalizować, udoskonalić. Pomysł, że w więzieniu należy resocjalizować przestępców, jest pomysłem oświeceniowym, wspaniałym. Wcześniej przestępców zabijano albo wyganiano. Pomysł, że jest obowiązkiem państwa, żeby edukować dzieci, jest pomysłem oświeceniowym. Dzięki niemu tutaj jesteśmy i rozmawiamy ze sobą przez tego Zooma, tak? To jest zbiorowy efekt ogromnego edukacyjnego wysiłku, dzięki któremu te wszystkie nowoczesne cudeńka są możliwe. Ale to też zarazem oznacza, że to władza decyduje, co będzie nauczane. A jeżeli władza dochodzi do wniosku, że na drodze do szczęścia narodu bądź ludzkości jest jakaś grupa, która się nie daje ani resocjalizować, ani wychować, ani naprawić i która swoim istnieniem szkodzi, władza przecież tego nie może tolerować. Władza odpowiada przed swoim społeczeństwem. Musi się wywiązać z tego obowiązku uczynienia świata lepszym. Hitler wielokrotnie pisał, że on ma do Żydów taki stosunek jak Koch albo Pasteur do bakterii. On nie nienawidzi bakterii. On lekarz. On po prostu chce ocalić ludzi przed bakteriami. A w tym celu bakterie no, trzeba zabijać. Czyli jak mi tłumaczył pewien przemiły zresztą ludobójca w Ruandzie, mówiąc mi o Tutsich, mówi, wie pan jak my ich nazywamy? Iniędzy, karaluchy. Pan by chciał mieszkać z karaluchami? No ja rozumiem, karaluch też żywe stworzenie, też ma prawo do życia, ale czy ja muszę mieszkać z karaluchami? Jak sobie mają żyć, to nigdzie indziej. Jak mi włażą do mojego domu, no to chyba mam prawo się pozbyć karaluchów, tak? Karaluchy, bakterie. Ten słynny plakat hitlerowski z okupowanej Polski. Żydzi, wszy, tyfus plamisty. I kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że uchodźcy przywożą ze sobą bakterie i pasożyty, które dla nich nie są groźne, ale mogą być śmiertelnym niebezpieczeństwem dla społeczeństw, które ich przyjmują, nawiązywał do tego samego. Tak? To jest ten sam język. Na ten język trzeba bardzo bacznie zwrócić uwagę. Pani Tatar bardzo słusznie nam przypomniała
jak łatwo jest dzisiaj wzbudzić język nienawiści. Ale taki język, w którym z jakiejś grupy ludzi, Żydów, Tutsi, Romów, Kułaków, Rohingya, czyni się szkodników, których trzeba się pozbyć dla ogólnego dobra. Ten język musi być dla nas lampką alarmową. Ten język prowadzi do mordu. W Kigali opowiadano mi, jak to w czasach jeszcze przed ludobójstwem, ale pod rządami hutyjskiej większości, bo w Rwandzie od niepodległości niepodzielnie rządzili Hutu, opowiadano zmyśloną zresztą historię Rwandy, która miała być historią straszliwego okrucieństwa, jakie królowie tutsyjscy dokonywali wobec hutyjskich poddanych. I tydzień w szkole zaczynał się od lekcji historii, gdzie opowiadano na przykład o tym, jak to pewna tutsyjska królowa sobie siedziała na tronie, to trzymała w ręku włócznie grotem do dołu i trzymała ją nad ciałem leżącego tam hutyjskiego dziecka. No a jak wstawała, to się opierała o tą włócznię, tak, żeby wstać. A teraz niech wszyscy uczniowie Tutsi wstaną, żebyśmy wszyscy widzieli, kto jest kto. Tak się zaczynał tydzień w szkole, w każdej szkole w Rwandzie. To jest ten język, którego trzeba się strasznie bać. I zgoda, nie każda dehumanizacja przeciwnika prowadzi do ludobójstwa. W większości wypadków tak się nie dzieje. Ale każde ludobójstwo zaczyna się od dehumanizacji przeciwnika. Dlatego tutaj nie może być taryfy ulgowej. Nosimy w sobie ogromnie dużo stereotypów, z reguły uwłaczających innym ludziom. Tacy jesteśmy. Pomyślmy sobie, jak sobie na co dzień myślimy o Rosjanach, Żydach, Afrykańczykach, chorych psychicznie, gejach. Wszystko jedno. Te stereotypy z nami są. Ale też wiemy z doświadczenia, że tolerowanie tych stereotypów może prowadzić do mordu. I dlatego są pewne stereotypy, których tolerować już nie wolno. Ludzie czasem pytają, no dobra, no co takiego niby złego w antysemityzmie? Tak? No owszem, zgoda, no to nieprzyjemne, ale jest antysemityzm, jest antypolonizm, w Portugalii nie lubią Hiszpanów. No na czym polega różnica? Różnica polega na Treblince. Ktoś, kto dzisiaj po zagładzie jest antysemitą, bierze na siebie osobistą odpowiedzialność za moją rodzinę spaloną w Treblince. Antysemityzm nie jest postawą. Jest zbrodnią. Dokładnie tak samo jest z postawami antyromskimi w całej Europie Środkowej. Los Romów był taki sam jak los Żydów, tylko że ich historia, przez to, że Romowie są cywilizacją głównie ustną, niepisemną, ich historia nie została spisana, ale w relacji pewnego starszego Roma zebranej przez antropologa Sławka Kapralskiego jest takie przejmujące zdanie. Ja się, panie, to dopiero całe lata po wojnie dowiedziałem, że to, co z nami robili, to była jakaś zagłada. Ja myślałem, że to jest tak samo jak zawsze. No. Gonią nas i chcą nas zabić, no to uciekamy.
On dopiero się po latach dowiedział, że tym razem to nie było tak jak zawsze, bo gorzej. Więc są rzeczy, których robić nie wolno. W Turcji nie wolno używać słowa Ormianin jako obelga, mimo że jest używane na co dzień jako obelga. W Europie nie wolno być antysemitą, nie wolno być antyromskim. A kiedy dzisiaj czytam to, w jaki sposób w Europie mówi się o muzułmanach, to jest ten sam język, jakim w latach 20., 30. w Europie mówiło się o Żydach. Szczęśliwie nie było jeszcze europejskiego ludobójstwa muzułmanów. Aczkolwiek pamiętajmy, że pierwszy po II wojnie światowej akt ludobójstwa w Europie, Srebrenica, był popełniony wobec muzułmanów i to nie jest przypadek. Jakie więc z tego mamy wyciągać wnioski? Jeden jest taki, że każde ludobójstwo jest inne. Jest inne nie tylko dlatego, że inne są ofiary, ale inne są okoliczności. I zrównywanie ich wszystkich, ignorowanie odrębnej tożsamości ofiar jest niedopuszczalne. W którąkolwiek stronę byśmy tego nie robili, to nie jest tak, że z Tutsi w Rwandzie to było tak jak z Żydami w Europie. Nie. Z Tutsi w Rwandzie było tak jak z Tutsi w Rwandzie. Znaczenie tej zbrodni nie polega na tym, że jest ona podobna do zbrodni Europejczyków wobec Żydów. Porównywanie takie uwłacza tutsyjskim ofiarom, że zginęli nie dlatego, że byli podobni do Żydów, tylko dlatego, że byli Tutsi w odrębnej intelektualnej konstrukcji ludobójstwa. Ale zarazem wszystkie ludobójstwa są do siebie podobne w podstawowych cechach. Ich punktem wyjścia jest szczere, uczciwe, idealistyczne przekonanie, że świat byłby lepszy, jeżeli nie byłoby na nim jakiejś grupy ludzi. A przecież my, władza, mamy obowiązek czynić świat lepszym dla naszego społeczeństwa, dla całej ludzkości. Ludobójcy nie mają wyrzutów sumienia. Czytaliście Państwo czasem o starych SS-manach, którzy spokojnie umierają w swoim łóżku, nie targani wątpliwościami. Mordercy miewają inaczej. Gdy mordercy dorastają, zyskują świadomość tego, co czynili, niektórzy z nich doznają kryzysu sumienia, starają się robić coś dobrego, jakoś powetować krzywdy, odkupić winy. Ludobójcy tego nie mają, bo nie mają poczucia, że zrobili coś złego. Przecież nie robili niczego dla własnej osobistej przyjemności, tak? Im w ogóle nieprzyjemnie było mordować, no ale ktoś musiał. Zaczyna się od słów. Zawsze zaczyna się od słów. Dlatego trzeba się słowom przyglądać nieufnie i dlatego trzeba przyjąć, że są takie słowa, które stanowią zbrodnię. Cała moja przeszłość to jest wolne słowo, no, począwszy od prasy podziemnej i bardzo jest trudno coś takiego powiedzieć. Ale tak, wolność słowa nie jest wolnością absolutną, chociaż jest oczywiste, jak ogromne zagrożenie wypływa z tego stwierdzenia. Ale jest nie mniej oczywiste, jak ogromne zagrożenie wynika z tego, że tego stwierdzenia nie wypowiemy. I skoro w obliczu ludobójstwa
nieskuteczne okazały się kościoły, partie polityczne, instytucje demokratyczne, instytucje międzynarodowe, no to zacznijmy od podstaw, od jednostek, od pojedynczych ludzi. Takich, którzy będą umieli powiedzieć, ja nie zrealizuję tego okulnika. Którzy staną przed czołgiem z torbami na zakupy w ręku i powiedzą, niech mi się ktoś wytłumaczy, dlaczego po mojej ulicy czołgi jeżdżą. Którzy powiedzą, ja bym tego Żyda wyrzucił, panie, przecież żyć tak się nie da, ale przecież nie mogę. Od tego, ilu z nas nie będzie mogło, chociażby chciało, bo to jest absolutnie ludzka i zrozumiała rzecz, że się można mieć kogoś innego dość. Ale od tego, ilu z nas nie będzie mogło, jak najdosłowniej, zależy to, czy w ogóle będziemy istnieli. Bo ludobójcy mają łatwo. Ludzie mają trudno. No dobra, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze, za to przejmujące wystąpienie, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj. Chciałabym Państwa teraz zaprosić do dyskusji. Mamy jeszcze troszkę czasu. Nie jest nas dużo, więc bardzo proszę, aby Państwo zadali pytania bezpośrednio panu redaktorowi Gobertowi. Czy ktoś z Państwa się zgłasza do zadania pytania? Pani Anna Walczyk. Rubinstein, dzień dobry, witam serdecznie Panią. My się znamy troszeczkę. Pani Konstanty Gebel, co ja mogę powiedzieć? No wykład przyjmujący, ja troszeczkę też się tak zajmuję ludobójstwem z racji tego, co robię, ale chciałam powiedzieć, że ciągle napotykamy, to nie będzie może takie pytanie, tylko może sugestie, co mamy zrobić, bo właściwie my się codziennie spotykamy ze złym słowem wobec każdego i media są dzisiaj zalane. Wybitnie, no ja nigdy nie wchodzę w komentarze, ale czasami, no rzeczywiście, jak to się mówi, diabeł podkusi, gdzieś tam przeczytam, no to jest tragedia. Czy nie powinno się moderatorzy nie powinni ukrócić tego, dlatego że my daliśmy też przyzwolenie na to, że ludzie po prostu wszystko z siebie chcą powiedzieć, całą nienawiść, frustrację i to słowo na słowo, potem to coraz więcej przychodzi, coraz więcej ludzi mówi w tym kierunku i ta nienawiść rośnie. No i ja powiem, że tak chyba źle nie było jak obecnie. Nie chcę mówić, że za moich młodych lat było inaczej, tylko jak gdyby ludzie byli zawsze tacy sami, ale jak gdyby taki wentyl został zrobiony, że ludziom puściły nerwy, że po prostu nie ma granic, nie ma czegoś takiego, żeby komuś nawrzucać, żeby komuś powiedzieć, że jest inny. I tam taki przykład, taki smutny. Parę lat temu, często jestem w Rzymie, we Włoszech w ogóle, ale często do Rzymu latam i odbierała mnie raz w życiu siostra zakonna, parę lat temu i nie mam z kościołami dużo wspólnego, ale ponieważ tam działam w różnych takich sektorach, gdzie właśnie tak było. I ona do mnie, rozmawiamy i ona do mnie mówi, no fajnie jest w Rzymie, ja już jestem tyle lat, ale jest teraz tutaj dużo ciapatych. Ja nie wiedziałam, co to słowo znaczy, naprawdę nie wiedziałam. I ja się jej zapytałam, a co to znaczy ciapa? I ona mi to wyjaśniła, jak gdyby tak opowiadała, z czym się robi makaron bolognese na przykład, spaghetti bolognese. Dosłownie tak mi odpowiedziała, tak. Ja po prostu siedziałam do końca tam, jak mnie tam podwoziła, siedziałam w ogóle, no zamurowało mnie, nie spodziewałam się, że można kogoś tak nazwać, że można po prostu wymyślić sobie takie słowo, bo to różne można pod tym kontekstem, to może być, ja już nie pamiętam, co to ona tłumaczyła, czy to chodzi o tego, co oni jedzą, czy jak wyglądają, ale niemniej od takich słów się właśnie wszystko zaczyna, tak jak pan powiedział i powinniśmy zwracać uwagę, ja wtedy nic nie powiedziałam, to jest mój duży błąd, że ja nic nie powiedziałam, ale ja po prostu mowę mi odjęło, że można użyć takiego słowa wobec kogoś innego bezpardonowo, czyli po prostu bez żadnych jakiegoś bez żadnej konsekwencji, bo wszyscy tam tak mówią, Polacy, zakonnicy, księża, większość z nich tak mówi, a później się przekonałam. Czyli jest to coś takiego, że już jest normalne. I to, co pan powiedział, że Tutsi, Hutu, to się od słowa zaczyna, naprawdę się od słowa zaczyna.
Dziękuję bardzo za wykład i za to, że mogłam jeszcze raz sobie wszystko poukładać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to. To jest fundamentalna kwestia, to co pani poruszyła. I myślę, że trzeba spróbować na nią odpowiedzieć na dwóch poziomach. Jeden jest indywidualny. Po prostu nie wolno tolerować takiej mowy. To jest strasznie trudne, bo człowiek wychodzi na idiotę, tak? Na jakiegoś obrażalskiego tutaj, co siedzi na kanapie i ma za złe. Bo przy mnie się nie opowiada antysemickich dowcipów, ale antygejowski się opowiadało i ja dłuższy czas nie reagowałem, bo w ogóle ze wstydem muszę przyznać, nie widziałem, na czym polega problem. Ale potem zacząłem reagować i teraz reaguję i przy mnie się nie opowiada antygejowskich dowcipów, ale tak sobie myślę, gdybym nie miał czwórki dzieci, czy równie łatwo byłoby mi powiedzieć, w mojej obecności proszę takich słów nie używać. To jest trudne. To jest strasznie trudne, ale to jest do zrobienia z jednego prostego powodu, że niezależnie, i to myślę akurat, to jest jeden z żydowskich przywilejów, nam jest łatwiej to zrozumieć. Niezależnie od tego, kogo kopią w tyłek, ciebie kopią. My po prostu nie mamy tego luksusu, żeby się bezpiecznie cieszyć z cudzej krzywdy. Bo każda krzywda, wcześniej czy później, i z reguły wcześniej, wymierzona będzie w nas. Więc dla Żydów solidarność z innymi prześladowanymi jest niemal odruchowa, co kiedyś stwierdziłem w takich dość niecodziennych okolicznościach. Dawno, dawno temu, kiedy się w Warszawie miała odbyć pierwsza Gay Pride, pierwsza gejowska parada, zresztą uznana za nielegalną, różne takie. Ruch gejowski się dopiero organizował, no i potrzebowali sprzętu nagłaśniającego na paradę. A tak się akurat złożyło, że gmina żydowska w Warszawie właśnie kupiła nowy sprzęt nagłaśniający. No poszedłem na siedzenie zarządu, żeby przekonać zarząd, że powinniśmy udostępnić ten sprzęt na gejowską paradę. I tak z każdym słowem, które wypowiadałem, widziałem, jak jeszcze bardziej przegrywam to, co mam do powiedzenia. No. Bycie Żydem nie chroni przed uprzedzeniami, przed lekceważeniem innych, przed pogardą. Mamy wszyscy takie same uprzedzenia jak wszyscy. I po prostu widziałem, jak ten zarząd, no co? Żydowski sprzęt na pedalską paradę, tak? No zwariował smakać. I kiedy już tak wiedziałem, że przegrałem kompletnie z kretesem, to wiem, panowie, to w ogóle nie o to chodzi, co wy o nich myślicie, albo oni o was. Oni są dyskryminowani. Starsi panowie się naradzili, a potem powiedzieli, no, no dobra, tylko żeby nie wyszło, że to nasze. Ale może po raz pierwszy starsi panowie zobaczyli, że mają z gejami coś wspólnego. Mianowicie wspólny tyłek, który się kopie. I wspólną pogardę, którą się doświadcza. I bardzo dobrym takim papierkiem lakmusowym na to, co można opowiadać, to jest to, czy można tak mówić o nas. Jeżeli nie chcę, żeby tak mówiono o nas, to nie mam prawa tolerować, żeby tak mówiono o kimkolwiek innym. Tyle tylko, że to jest znowu taka sama strategia, jak ta dość rozpaczliwa, którą zaproponowałem na koniec mojego wystąpienia, jak się przeciwstawiać ludobójstwu. No człowiek po człowieku, tak? A co zrobić na poziomie ogólnospołecznym? A tego nie wiem. Bo mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją, jakiej do tej pory w historii ludzkości nie było. Każdy bez żadnego pośrednictwa może mówić do wszystkich. To dał internet. Zwróćcie Państwo uwagę, że dopóki nie było internetu, każde publiczne wystąpienie było zawsze zapośredniczone. Czyli między tym, którym to mówi, a słuchającą go publicznością był ktoś czy jacyś ktosie, którzy udzielali głosu. Wszystko jedno, czy się zabierało głos na wiecu, czy się pisało list do gazety,
ktoś mówił, ten list wydrukujemy, albo tego pana poprosimy o głos. To oczywiście tłumiło masę niezależnej opinii, było bardzo antydemokratyczne, ale chroniło przed najgorszym. Internet daje każdemu z nas możliwość mówienia do wszystkich i z reguły mówimy na najniższym wspólnym mianowniku, tak? Mianowniku pogardy, nienawiści, lekceważenia. I nikt tego nie zapośrednicza, innymi słowy, nikt nas nie cenzuruje. W pewnym sensie to jest osiągnięcie ideału demokracji. Tyle tylko, że demokracja jest tylko jedną z zasad regulujących życiem społecznym, inną jest merytokracja. To, co ja uważam na temat szczepień, nie jest równoważne z tym, co uważa profesor medycyny. Nie mam jego wiedzy. Jeżeli będziemy to lekceważyli, ludzie będą umierali i umierają. Ruch antyszczepionkowy na to zapracował. Otóż ja się bardzo boję, że jeżeli nie wymyślimy, nie wiem jak, mechanizmu, który w podobny sposób pozwala odróżniać opinie, które należy szanować ze względu na osobę wypowiadającą te opinie, a opinie, do których nie należy przywiązywać wielkiego znaczenia, no to skończymy bardzo źle. Okej, optymistycznym akcentem byłoby to, że już raz mieliśmy z tym do czynienia, kiedy powstała masowa prasa drukowana. Ona powstała w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku w związku ze wzrostem ludzi posiadających zdolność czytania i mających tych parę groszy, które można by wydać na gazetę. I wówczas w tych amerykańskich gazetach końca XIX wieku, które uwielbiam czytać, bo to jest naprawdę laboratorium mediów, bardzo często powtarzającym się nagłówkiem było interesting if true, to ciekawe, o ile to prawda. No a potem było, że tu się ciele urodziło z trzema głowami, a tutaj tam latający ludzie na księżycu i różne takie. Innymi słowy, mieliśmy do czynienia z sytuacją nieco przypominającą dzisiejszy internet, że wszystko jest dopuszczalne i kupujemy sobie bajki. Aż wydawcy New York Herald wymyślili, i wszyscy się z nich bardzo śmieli, że ludzie będą gotowi płacić więcej za sprawdzone informacje. To nie było oczywiste. Przecież wydawało się, że kupujemy te gazety właśnie po to, żeby sobie poczytać o latających ludziach na Księżycu, o tym, że Elvis wcale nie zmarł, tylko żyje w Kansas City z trzecią żoną, że w górę Wisły płynie wieloryb, a na Mazurach jest jezioro Wódki, prawda? Że to właśnie chcemy konsumować. A wydawcy New York Herald postawili na to, że ludzie będą gotowi płacić więcej za informacje, które zostały sprawdzone na tyle, na ile to było możliwe. No i wygrali. Tak w ogóle się zaczęło nowoczesne dziennikarstwo, tak? Czyli raz na dużo bardziej ograniczonym poletku i bardziej podatnym regulacjom to się udało. Nie wiem, jak regulować internet, ale wiem, że rozregulowany internet rozreguluje nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? Tak. Chciałbym dodać jedną uwagę i zapytać pana Geberta o coś. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że co w Stanach Zjednoczonych znaczy słowo Polak. Jest to słowo obraźliwe, które ja tłumaczę jako głupol. I od kilkudziesięciu lat, ja nie wiem, wychodziły całe książki, zbiory tak zwanych Polish jokes, na ogół nie bardzo dowcipne. Niektóre z nich były dosyć trafne, jeśli chodzi o tę polonijną społeczność w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze raz, słowo Polak, tak jak słowo
Ormianin w Turcji jest słowem, w dalszym ciągu słowem obraźliwym. I pan Gebert wspomniał Henryka Grünberga, cytował go nawet. Ja jestem rówieśnikiem Henryka Grünberga. Studiowaliśmy razem na uniwersytecie. Czy pan wie, co się z nim teraz dzieje? Czy pan mógłby mi powiedzieć? Henryk jest ciężko chory, jest w domu opieki pod Waszyngtonem. Czy on jest w Polsce, czy w Stanach? W Stanach, nie, czy on mieszka w McLean, ale od kilku lat mieszka w domu opieki, ma bardzo duże kłopoty ze zdrowiem, ale się trzyma bardzo dzielnie. A te Polish jokes rzeczywiście były w Stanach niezmiernie popularne i zaczęły znikać, jak się pojawiła Solidarność. Polish jokes wzięły się z tego, że polscy emigranci w Stanach z reguły byli mniej wykształceni, mniej wykwalifikowani od amerykańskiej średniej. Łatwo było z nich tkwić. A kiedy nagle się pojawiła Solidarność, okazało się, że Polacy w 9 lat bez przelania kropli krwi zdemontowali najbardziej opresyjny system w historii ludzkości, zniknęły Polish jokes. Podejrzewam, że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiają się znowu. Polish jokes są paskudne, ale oprócz przekonywania Amerykanów, że są paskudne, to sami możemy coś zrobić, żeby trudniej było je opowiadać. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Pan Witold Lilienthal, ja tylko dopowiem, że Witek Lilienthal jest wieloletnim przyjacielem Stowarzyszenia Nigdy Więcej, jest doktorem chemii i działaczem polonijnym, cudownym promotorem kultury polskiej i dialogu wielokulturowego w Stanach i nie tylko. Bardzo proszę, Witku, tylko włącz głos. Włącz głos, Witku, bo nie słyszymy Cię. Już. Dobry wieczór. Aniu, przepraszam, muszę Cię wychłostać wpierw. Nie jestem doktorem chemii, tylko doktorem inżynierii mechanicznej ze specjalnością metalosawstwa. Witku, daruj polonistce. Spróbuję darować. Dobry wieczór, Kostku. Mam nadzieję, dobry wieczór, drogi mój. Naszych spotkań w Toronto i dobry wieczór wszystkim Państwu. U nas właściwie jest nie dobry wieczór, ale jeszcze dobre popołudnie. Chciałem nawiązać do tego słowa Polek, bo w tym czasie jeszcze żyłem w Stanach Zjednoczonych zaraz po stanie wojennym i wiem, ile to kosztowało bólu Polaków. Oczywiście to nie doprowadziło do Holokaustu Polaków, tak jak Żydek w odniesieniu do Żydów, ale chciałem przytoczyć właśnie taką sytuację, kiedy rozmawialiśmy tutaj w Kanadzie, gdzie mieszkamy, z kimś, z jedną ze znajomych Polek i ona w rozmowie o kimś powiedziała, no to Żydek. A moja żona, która tak samo jak ja nie cierpi wszelkich rasizmów, wszelkich odmian, i takich no, nieprzyjemnych jakichś słów, powiedziała o kimś Polaczek, celowo. I ta osoba się obruszyła, jak to przecież Polaczek, to jest no, obraźliwe. A ona powiedziała, no a Żydek nie jest. No ja myślałem, przecież wszyscy tak mówią, Żydek. Jeszcze tylko odnośnie tej wolności słowa. Ja pamiętam, kiedy po 89 roku nastała wolna Polska, zaczęły się na potęgę sypać w prasie, oczywiście nie w takie jak Gazeta Wyborcza, ale w prasie niestety, muszę powiedzieć, z denominy katolickiej, słowa i w ogóle język bardzo nieprzyjemny w stosunku do Żydów i to wszystko tłumaczono, że nareszcie mamy wolność słowa. No niestety, tak jak prelegent powiedział, powinna być jakaś granica wolności słowa, bo wolność
słowa mojego kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja krzywda. Ale nawet przecież w internecie, ja się nie znam aż na tyle, ale wiem, że tam są moderatorzy, którzy też wpuszczają mnie albo nie. I jeżeli czasami napiszę jakąś tam uwagę, to widzę twój wpis czy twój post będzie widoczny po sprawdzeniu, czy tam po moderacji. Dlaczego ci moderatorzy w takim razie, nie wszyscy, ja nie mówię o wszystkich, ale ci, którzy dopuszczają słowa strasznej nienawiści, dlaczego oni to robią? Przecież oni są po to, żeby właśnie przesiewać, no nie tyle prawdę od fałszu, ale przyzwoitość od nieprzyzwoitości. I właśnie tego nie rozumiem, dlatego że nawet w PRL-u nie było czegoś takiego, oczywiście nie było wolności słowa, ale nawet w odniesieniu do Żydów w 1968 roku mówiono eufemizm, syjoniści. Oczywiście ludzie po cichu między sobą mówili, a te Żydy, prawda? Ja często to słyszałem nawet w pracy. Natomiast w prasie i na wiecach oficjalnych wszystkie te plakaty i te różne nieprzyjemne treści, które słyszeliśmy i czytaliśmy, były jednak skierowane do syjonistów, dlatego że wiadomo, że nie wolno obrażać Żydów jako takich i ci sami ludzie, którzy te treści propagowali, chodzili pod pomnik bohaterów getta składać kwiaty. Z tyle mam do powiedzenia, może mi się jeszcze coś przypomni, ale myślę, że Państwo się zgadzają z tym, co mówię, że tu, aha, przepraszam, jeszcze jedno, a propos gejów, ja sam przyznaję, biję się w piersi, że wiele lat temu sam powtarzałem różne dowcipy gejowskie, czy o te, przepraszam, użyję tego słowa, o pedałach, bo byłem nieświadomy tego, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy się na tym znają, między innymi moja rodzona córka, która jest profesorem na Stanfordzie i tłumaczyła mi właśnie w dziale medycyny, tłumaczyła mi, że to jest coś absolutnie normalnego, że po prostu, że to istnieje nawet w królestwie zwierząt i w królestwie, i po prostu w rodzie ludzkim i zrozumiałem, trochę poczytałem i absolutnie przestałem. Ale zupełnie co innego jest opowiadanie dowcipów żydowskich, gdzie Żyd jest przedstawiany zawsze jako ten idiot, ten, no, który kłamie, który robi wszystko, żeby przechytrzyć innych ludzi, a co innego jest powtarzanie tak zwanych szmoncesów, które Żydzi sami o sobie opowiadają, bo każdy naród potrafi, wydaje mi się, że każdy naród potrafi się troszkę z siebie samych śmiać. Ale są słowa takie, które się zakorzeniły w polskim języku, jak wycyganić na przykład. To też jest obraźliwe, dlatego że to po prostu pokazuje tak, jakby wszyscy Romowie byli ludźmi, no, krętaczami. Ja pamiętam, że byłem straszony jako małe dziecko, że mówiono mi, cyganie porywają dzieci. Ja się bałem, jak widziałem Romkę na stacji, to kurczowo trzymałem moją mamę za rękę i podobno zbladłem nawet z przerażenia. Bo tego rodzaju jakieś idiotyzmy przekazuje się nawet z pokolenia na pokolenie i one nie mają w ogóle za grosz w sobie żadnej prawdy ani nic takiego. Po prostu ludzie są niechętni i wydaje mi się, że po prostu przeciągają opinię o kimś tam, kogo spotkali, na całą nację, na cały zbiór etniczny i między innymi na tym właśnie polega
To, ale wszystko zaczyna się tak, jak powiedział profesor Marian Turski rok temu, że zaczyna się od bardzo małych kroczków, które są strasznie niebezpieczne i my te kroki widzimy. Ja się patrzę na to, co się dzieje w Polsce z wielkim strachem, z wielką obawą i jestem po prostu szczęśliwy, że są tacy ludzie jak wy, którzy walczą z tym, którzy przeciwstawiają się temu i którzy tłumaczą reszcie społeczeństwa, że tak nie można i do czego to może doprowadzić. Dziękuję. Dziękujemy, Witku. Witku drogi, po pierwsze bardzo ci miło zobaczyć, po drugie oczywiście podzielam w pełni twoje troski. Tyle, że tu nie ma dobrego rozwiązania, bo to, co mówiłeś o marcu i o tym, że kampania oficjalnie wymierzona była w sionistów, a nie w Żydów, po prostu znaczyło, że mieli dobrą moderację. Tak? Ta moderacja jest na forach internetowych gorsza, między innymi dlatego, że materiału jest dużo więcej, a moderatorom źle się płaci. I nie ma tutaj co oczekiwać, że firmy internetowe zatrudnią oświeconych cenzorów, którzy nas ochronią przed nami samymi. W ostatecznym rozrachunku to my sami musimy się tej ochrony podjąć. I znowu boję się, że nie ma innej metody niż krok po kroku i człowiek po człowieku. A ta marcowa kampania była na tyle czytelna, że jak ja pierwszy raz dostałem po mordzie na ulicy, to za to, że byłem parszywym Żydem, a nie, że byłem parszywym sionistą. Ale ci, co mnie walili po mordzie, dokładnie wiedzieli, jak należy tę kampanię odszyfrować. Zresztą, jak pewnie pamiętasz, w tym czasie funkcjonował taki dowcip, jak to synek pyta taty i mówi: tata, a jak się pisze sionista? A tata mówi: no teraz to nie wiem, ale przed wojną przez samorzet. Dobrze, nasz czas, z żalem muszę to powiedzieć, ale dobiega końca. Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie, bardzo dziękujemy Panie redaktorze za wspaniały, dający do myślenia, jak zawsze, wykład. Zapraszamy Państwa na stronę internetowej, na profile organizatorów dyskusji Fundacji Duna Instytut Dialogu i na profil Stowarzyszenia Nigdy Więcej Respect Diversity. Mamy nadzieję i myślę, że tak będzie na spotkanie dalej na szlaku i życzmy sobie wszyscy dużo siły, by zwalczać to, czego zwalczyć się nie da, ale nie można przestać tego robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i też się dopisuję do tych słów pani Aneta, żeby jednak reagować. Dziękuję. Ja sobie pozwolę, jeśli można, na zakończenie taką ulubioną przypowieść hasycką, której mnie nauczył Elie Wiesel. To jest przypowieść o sprawiedliwym w Sodomie. Otóż któregoś dnia w Sodomie, zanim została jeszcze zniszczona, pojawił się sprawiedliwy. Wlazł na targu na beczkę i zaczął kazać. I mówił sodomitom, że źle czynią, że grzeszą, że bluźnią, że bezczeszczą, że krzywdzą i tak dalej. I tak mówił i mówił, mówił przez 15 lat i nikt go nie słuchał. I w końcu zatrzymał się jakiś chłopaczek, tak spojrzał na niego i mówi: ty, a ty na tej beczce to stoisz chyba od zanim się urodziłem, no. I ciągle gadasz. Myślisz, że nas przekonasz? A sprawiedliwy odpowiedział: kiedy przybyłem do tego miasta, to tak, tak myślałem. Teraz już wiem, że was nie przekonam, ale nie mogę przestać mówić, bo to by znaczyło, że wyście mnie przekonali. Życzę wam wszystkim dużo wytrwałości.